Arek Reca jest z nami, my stwierdziliśmy, że nie będziemy siadać w kawiarniach, w restauracjach, w domu, na kanapie, tylko sobie pójdziemy na pchli targ, typowo włoski, więc opowiadaj, gdzie ty nas zabrałeś. A no to jest tutaj miejscowy ryneczek, największy chyba jaki jest w Specji, codziennie tłumy. No i możemy pozwiedzać trochę, to sam zobaczysz. Dobra. Bo jest naprawdę spory. W takim razie ruszamy przez ten targ i tutaj rozumiem, to włoskie życie się toczy tak na spokojnie, czy jednak jak piłkarz się pojawi gdzieś na mieście, to jest od razu rozpoznawany przez społeczność? Bo Kuba Kiwior dzisiaj z nami, pierwszy raz nie zapłacił w knajpie za zamówienie, bo nie no, giocatore, specja. Znaczy no właśnie tak jak mówisz, gdzieś jak wychodzisz na kawę i jest to jakaś kawa czy rogalik, no to to jest tak, że czasami mówią, że za darmo, że powiedzą ci Forza Specja i oggi gratis. No właśnie, czyli zjeść tutaj za darmo można po wygranym meczu, czy po przegranych też wspierają? Wspierają nawet po przegranych meczach. Wiadomo, że po wygranych gdzieś to zawsze lepiej wygląda. Jak gdzieś wychodzimy do restauracji, już zjeść gdzieś tam większe posiłki, to może nie za darmo, ale bardzo, bardzo często robią te rachunki tańsze niż cena pokazuje. Tak. Natomiast jak tak patrzę na ten wasz klimacik włoski i na to, że ty masz w CV już 4 kluby, co by nie mówić, przez ten czas 4 lat, nie? Tak. To ty już się tutaj, no właśnie, gesty są, to ty się już tutaj odnalazłeś i widzisz to swoje życie faktycznie? W takim włoskim klimacie? Znaczy, czuję się dobrze we Włoszech. Naprawdę ludzie, gdzie nie byłem, czy to była Ferrara, Bergamo, Crotone, ludzie są zawsze życzliwi. Zawsze ci bliscy, gdzie mieszkałem, to sąsiedzi zawsze chcieli pomóc, zawsze mówili, że jeżeli czegoś potrzebujesz, to że śmiało możesz przychodzić. Naprawdę życie we Włoszech jest to fajnym miejscem. No i zobaczymy, jak to się potoczy wszystko dalej. Ale wiem, że jak już gdzieś będę kończył, to na pewno będę chciał wrócić do Polski. Jednak mimo wszystko. Tak, mimo wszystko do Polski. Tak patrząc na to, co ty tutaj przeżyłeś, to miałeś kilku naprawdę poważnych rywali. Czy to na skrzydle swoim, czy po prostu na boisku, więc chciałem cię o kilka nazwisk spytać. To wyjście na Cristiano pierwszy raz na boisko jest takim czymś szczególnym i plątającym nogi? Jak ty pamiętasz mecz z nim? Na pewno było to gdzieś fajne uczucie, że będziemy grać przeciwko takiemu piłkarzowi. Ja jednak nie grałem, nie Ronaldo nie grał na mojej stronie. Nie grałem gdzieś, nie grał naprzeciwko mnie i gdzieś nie starałem się nie myśleć o tym, że o Cristiano Ronaldo. Starałem się robić swoją pracę i gdzieś tak, no mówię, nie myślałem w ten sposób, że... Bo z Beresiem jak rozmawiałem, on jeszcze w Legii grał na Cristiano swój pierwszy mecz, no to on mówił, że jak go krył, no Cristiano na przykład robił jeden krok do przodu, totalnie wiesz, od czapy, i Beres już miał lecieć, a Cristiano się uśmiechnął pod nosem, tylko wiesz, i szedł w zupełnie inną stronę, jakby to podpuszczanie tak, z jego strony, wytrącanie z równowagi, że nie wiesz, co ja z tobą zaraz zrobię, było takie na miejscu, na porządku dziennym, to chciałem ciebie spytać, kto ciebie tak wytrącał z równowagi w Serie A? Znaczy, piłkarz, przeciwko któremu najciężej mi się grało, jest to Cuadrado z Juventusu i... Motorek w tyłku, co? Jest to motorek i też właśnie robi dużo takich krótkich, dynamicznych ruchów, że niby wychodzi tam, a jednak idzie za plecy i to samo z piłką przy nodze, jest bardzo dynamiczny i no jest to jeden z najcięższych rywali, przeciwko któremu zagrałem tutaj we Włoszech. A był ktoś, z kim grało ci się tak jakby dziwnie? Z kim czułeś taki dziwny dyskomfort? Myślę, że nie, bo... Znaczy pytam nawet o innych skrzydłowych. Czy jest ktoś poza Cuadrado, kto ci zapadł w taką pamięć?
Na przykład też Chiesa, bo jest to dynamiczny zawodnik i ma gdzieś to, że dotknie piłkę. Raz dotknie piłkę i zaraz do niej leci. Ma i naprawdę ma niezłe przyspieszenie na pierwszych metrach i gdzieś też jest to taki zawodnik, któremu przeciwko któremu mi się gdzieś tam ciężej grało. Takie warunki sobie wybraliśmy, ale powiem ci, że sympatyczni są ci wszyscy ludzie bardzo. Ty miałeś coś takiego, że w innych regionach, w których byłeś we Włoszech, żyło ci się trochę gorzej? Że na przykład tutaj faktycznie ta atmosferka jest życiowa o dużo lepsza? Znaczy powiem tak, byłem w klubach, w których walczyliśmy zawsze gdzieś tam o to utrzymanie i to się wiązało z dużą ilością meczów przegranych, gdzieś no te humory nie dopisywały, gdzieś to życie było takie trudniejsze. Ale tutaj w Specji właśnie mam coś takiego, że dobrze się czuję. Wygrywamy te mecze, zaczęliśmy wygrywać. Atmosfera nie, to jak jest całkiem w tym sezonie jest naprawdę całkiem inna atmosfera i no jest to coś innego niż w tych klubach, których byłem, bo no przegrywać co tydzień, no to jednak nie jest łatwe i gdzieś to cały czas siedzi w głowie i nie pomaga też do życia takiego na co dzień, tak? A jeśli chodzi z kolei o życie z trenerami, to jak ty odbierasz Tiago Motta jako piłkarza, który no wiadomo jaki był, to była światowa czołówka absolutna, swoje w życiu zobaczył w Barcelonie czy w PSG chociażby, no a teraz jest trenerem, który przychodzi tak trochę na zasadzie, wiesz, Szewczenki przed ewentualną reprezentacją Polski, że świetny piłkarz, ale co to za trener? Bywały takie głosy, tym bardziej w przypadku Cannavaro, to chcę ciebie spytać, jak jest z Mottą stricte. Znaczy, no wiadomo, że był to bardzo dobry piłkarz. To są gdzieś też te początki trenera na ławce trenerskiej i gdzieś on też sam cały czas nam powtarza, że on się uczy. I że naturalne jest to, że każdy popełnia błędy, że on też popełnia, sam to mówi, błędy, ale codziennie stara się wyciągać wnioski i naprawdę on wie, jaka jest szatnia, jak to jest jako bycie piłkarzem i on nas często rozumie. Czasami właśnie jest tak, że przyjdzie i rozmawiamy z nim. A ty miałeś z nim jakąś taką indywidualną rozmowę, którą zapamiętałeś? Jakieś wyjście na obiad, czy nawet u niego w gabinecie po prostu stricte z tobą rozmowę? Jak podpisałem kontrakt i poprosiłem w klubie, żeby zrobili mi trening, bo drużyna była na wyjeździe, to poprosiłem właśnie o trening w dzień, kiedy oni wrócili, to trener, kiedy wrócił, wsiadł w samochód i przyjechał do mnie na boisko. I tam miałem gdzieś z nim dłuższą rozmowę. Nie miałem wtedy jeszcze auta i on zaproponował mi, że mnie odwiezie do hotelu. Tam też porozmawialiśmy i nie była to taka rozmowa jako piłkarz-trener, tylko... Ja jestem Tiago, a ty jesteś Arek, tak? Tak. I to fajnie. Było też bardzo fajne, bo w taki normalny sposób sobie rozmawialiśmy, otwarty i to też taka fajna rozmowa na sam początek. A to jest facet, nawet nie mówię trener, tylko właśnie osoba, z której wyciągniesz coś na dłuższy czas? Z jego charyzmy chociażby? Myślę, że tak, bo jest to przede wszystkim dobry i wrażliwy człowiek. I to widać, kiedy z nami rozmawia, stara nam się coś przekazać, ale też ma taką twardą rękę, ma charakter, widać to i on nam chce to przekazać. I to jest coś, co można właśnie zabrać ze sobą. Jasne. Dobry i wrażliwy człowiek. Gian Piero Gasperini też? No jest to inny typ człowieka. Gdzieś nie miałem jakichś takich dłuższych rozmów z trenerem Gasperinim. Jest bardzo dobrym trenerem. Ale za twojego Ubera robić nie chciał, tak? Ale za mojego Ubera nie chciał robić, tak. A jeśli chodzi o ten czas w Atalancie,
No to umówmy się, ty byłeś w klubie, który był na tej fali wznoszącej, ale ty w nim byłeś, a nie grałeś. I co wyniosłeś z tego okresu? Znaczy, początek był ciężki, bo byłem bez języka i co prawda uczyłem się gdzieś już przed wylotem do Włoch, no ale wiadomo, jakoś tam za dużo mi to nie dało. Mhm. Jak tylko przyjechałem do Bergamo, zacząłem się tam uczyć bo to było ważne dla mnie, żebym mógł komunikować czy to z kolegami, czy wiedzieć, co trener mówi na odprawach. Pewnie. Ciężko trenowałem, wiesz, i naprawdę po pół roku miałem gdzieś taką świadomość, że czuję się dobrze na treningach i że zasługuję na to, żeby wejść, żeby wchodzić, żeby łapać kilka minut, bo dobrze się czułem w treningach, dobrze wyglądałem, gdzieś tam z chłopakami też rozmawiałem i też oni sami mi to mówili. No ale wiadomo, że to zawsze trener wystawia, trener może coś mu nie pasowało, tego nie wiem, prawdopodobnie się nie dowiem. No prawdopodobnie nie, to fakt, ale a propos języka, to jest mega ciekawa sprawa, że tego Motta powiedział Kubie Kigorowi, że on nie będzie u niego grał na stoperze, chociaż to był stoper całe życie. W Żylinie no, przyszedł do Włoch jako stoper, nie? A on powiedział, że nie będzie u niego stoperem, dopóki nie będzie mówił po włosku, bo to jest zbyt ważne na tej pozycji. Dlatego zaczął grać na szóstce. Okazało się, że przebił tam nawet piłkarzy, którzy faktycznie grają tam nominalnie. Ale a propos trenerów jeszcze, to chcę ciebie spytać o twoją szczególną relację z Jerzym Brzęczkiem i spytać, dlaczego w kadrze twoim zdaniem, no bo go znasz od lat, jednak mu nie poszło. Można mówić, że były pozytywy, ale jednak ostatecznie nie poszło. Znaczy jak gdzieś zawdzięczam też sporo trenerowi Brzęczkowi, miałem z nim dobrą relację, on na mnie gdzieś tam postawił w Płocku, też ze mną pracował indywidualnie, starał się gdzieś tam po słabszych meczach też powiedzieć, co było nie tak, a nie, że gdzieś tam była cisza i fajnie, bo to pomagało, że właśnie po gdzieś słabszych meczach podchodził i powiedział, że nie możesz robić tego, że tutaj lepiej zrobić tak. I to było fajne. W reprezentacji uważam, że no, według mnie nie powinno się tak potoczyć, jak się potoczyło, bo... Mówisz o zwolnieniu stricte. Tak. Gdzieś oczywiście były mecze słabsze, były mecze lepsze, ale wiadomo, że trener w reprezentacji zawsze ma tego czasu mniej na pracę z zawodnikami. Szkoda, że się tak potoczyło, no ale... Już się nie cofniemy. To prawda. A jak ty byłeś w tej kadrze, no bo jednak 12 meczów za trenera Brzęczka zagrałeś, to czułeś, że w pewnym momencie faktycznie coś jest nie tak, że on nie ma takiego pogłosu w szatni? Wiesz co, między nami zawodnikami nie było czegoś takiego, że ktoś był przeciwko trenerowi, czy że nie było atmosfery, bo ta atmosfera była i naprawdę fajnie to w środku wyglądało, na zewnątrz wiadomo, było dużo hejtu i tych spraw, ale no, nie sądziliśmy, że tak się potoczy, że trener zostanie zwolniony przed całą imprezą. No tak, to jest akurat fakt, że to musiało być zaskoczenie, ale ciekawy jestem też, czy zaskoczeniem będzie na przykład dla ludzi, jakim przypomnimy, że ty u Paulo Sousy swoje zagrałeś, bo ja powiem ci, że zanim się teraz spotkaliśmy, jeszcze się upewniłem. Wydawało mi się, że ciebie za Sousy nie było, a ty w tym pierwszym meczu szalonym 3-3 z Węgrami grałeś. Czemu to się tak ucięło i w ogóle jakie masz zdanie o trenerze? Znaczy, wiesz co, też gdzieś tam zagrałem na początku u trenera i gdzieś potem zagrał to inny. Potem na kolejne powołania nie mogłem jechać, gdzieś miałem problemy z urazami. Mhm. Straciłem cały rok i... A trener potem u ciebie był albo byłeś w kontakcie telefonicznym stałym bezpośrednio? Byłem w kontakcie z asystentami, pisali też tam czasami gdzieś jak było wiadomo, że doznałem urazu, pytali jak się czuję, co ze mną, kiedy wrócę, więc no... A stricte Paulo Sousa też? Czy nie, tak z trenerem Sousą nie miałem kontaktu relacji. Takiego. To było chyba duże zaskoczenie, jak nagle w święta się dowiedziałeś, że Sousa odchodzi.
co wtedy sobie pomyślałeś, że to jest nowe rozdanie? Nie szukaj słów, które są wiesz co? Zbyt delikatne, no bo umówmy się, to nie, jest nowe rozdanie, no to jak znaczy, od razu do ciebie przyjeżdża, nie? Tak, nie wiedziałem, co o tym myśleć, bo jak można zrezygnować z reprezentacji? Gdzieś wcześniej na tych konferencjach mówił, że reprezentacja Polski, że Polska piękny kraj, że jest zaszczycony, że może trenować najlepszego piłkarza na świecie. I nagle... Jeśli coś jest zaszczytem, to tak się nie kończy, nie? No właśnie. I gdzieś też bez... No, z tego co wiem, to się nie pożegnał zawodnikami ani nic. No to... Nie wiem, co można powiedzieć o... A ty jesteś na tej grupie WhatsAppowej kadry, czy nie? Znaczy, wiesz co, co kadra, co zgrupowanie, gdzieś tam są zawodnicy, którzy... którzy byli na ostatnim powołaniu. Ja byłem na tych wcześniejszych, teraz przez rok nie jeździłem, to nie mam je na tej grupie. To się tworzą nowe grupy, czy są usuwani piłkarze? Tak, po prostu albo są usuwani, albo jest tworzona nowa grupa. Okej, okay. To kto jest adminem tej grupy? Myślę, że kierownik, że tam gdzieś to od kierownika wyszło. Okej, okay. W ten sposób. Tak się zastanawiałem właśnie, czy wiesz, któryś z was bezpośrednio był zaangażowany w to, że tego dodamy, tego usuniemy? Nie. A to tak nie wygląda, ale to też ciekawe. No dobra, to najprzyjemniejszy temat na koniec. Czesław Michniewicz tutaj jednak przyleciał. Jak odebrałeś spotkanie z nimi w ogóle? Jak ten kontakt wygląda wasz? Nasze spotkanie przebiegło bardzo fajnie. Byliśmy z Kubą i z trenerem. Rozmawialiśmy ponad godzinę. Pokazał, jeżeli co by chciał od nas na naszych pozycjach, jeżeli byśmy byli powołani. Ma pomysł na ten mecz naprawdę i tak jak mówię, pokazał zachowania, których oczekuje. Tak, oczekuje od nas na tych pozycjach i no nic, no pozostaje ciężko pracować w klubie, żeby otrzymać to powołanie. A to jest w ogóle fajne, bo też o tym słyszałem już wcześniej, trener mówił, że on oczekuje, żebyście w treningu już klubowym wprowadzali elementy reprezentacji. Da się to zrobić faktycznie? Oczywiście, bo jeżeli są treningi taktyczne, gdzie musimy jednak robić to, czego chce trener, tak? Ale mamy też luźne gierki, mamy czas po treningu. I tam możemy szukać tych zagrań. Ja gdzieś właśnie też starałem się, jak mieliśmy taką gierkę luźną, żeby się gdzieś tam rozruszać, no to już wtedy też tam sobie gdzieś myślałem pod kątem właśnie kadry i szukałem właśnie tych zagrań gdzieś tam, które trener pokazywał. Okej, okay, to brzmi bardzo fajnie. Jak do kadry teraz wrócisz, to z kim będziesz siedział przy stoliku? Jak jest ten twój stolik, twoja ekipa w kadrze? Zobaczymy, kto będzie na kadrze. No tak, ale z tych, co byli wcześniej z tobą, tak chodzi mi, wiesz, z kim wiesz co, mieliście znaczy, dobry kontakt na zgrupowaniach? Gdzieś jak tylko przyjechałem na kadrę, to tak siedzieliśmy, mieliśmy stolik z takimi chłopakami w moim wieku, czy to był Damian Szymański, Franek, Piona. Gdzieś tak rocznikowo, no i ale wiadomo, że gdzieś z każdą reprezentacją pojawiały się też inne twarze i też nie było tak, że mieliśmy jeden stolik. Okej. Okay. Bo też na przykład u trenera Brzęczka było, że był długi stolik, a gdzieś u trenera Sousy były stoły okrągłe, więc no zobaczymy, jak będzie teraz. Jasne. To jeszcze cię na koniec spytam. Jak grasz tutaj w Serie A z naprawdę mocnymi markami typu Inter, Milan, Juve, zbierasz jakieś koszulki, czy nie? Gdzieś teściu kiedyś mi powiedział, żebym wymieniał się z zawodnikami, którzy grają przeciwko mnie, bo to jednak jest fajna pamiątka i tak postanowiłem, że będę wymieniał się po prostu z Polakami. Mhm. I za każdym razem, jak gram gdzieś tam przeciwko drużynie, w której występuje Polak, to się wymieniam
zawsze podchodzę po, okay. po meczu i chcę się wymienić koszulką. Jak graliście z Fiorentiną, to była okazja z Pioną się wymienić? Tak, pogadaliśmy chwilę właśnie z Bartkiem i z Pioną. Bartka koszulkę mam, Piony jeszcze z Fiorentiny nie mam, także no, tym razem wymieniłem się z Krzysiem. Okej, okay. A z poza piłkarzy polskich coś masz czy nie? Myślę, że chyba dwie koszulki, trzy, ale nie powiem ci. Nie pamiętasz ci. Z kim? Z Interu Eriksena mam. Okej. No to jest fajne nazwisko. Tak, już, nie? No. Zwłaszcza po tych ostatnich wydarzeniach. Bo nie miałem właśnie żadnej koszulki z Interu i tak gdzieś podszedłem do niego po meczu i się wymieniliśmy. Jasna sprawa. Arek, dziękujemy ci ślicznie, bo przyjąłeś nas tu. Kurczę, bardzo gościnnie, tylko musisz jeszcze powiedzieć, co tu najlepiej kupić na tym targu, skoro sam na nim bywasz. Owoce są świeże i naprawdę no, jest bardzo dużo stoisk z owocami. Jakie jesteśmy tutaj, nie jesteśmy tu często, ale jak jesteśmy, to bierzemy właśnie owoce i warzywa. Okej, okay. No dobra, to bo jest, naprawdę są świeże i dobre. Ja się obawiam, że zamiast owoców i warzyw, to skoczę tu obok do stoiska z tortellini, ale to już trudno. Dzięki śliczne, bardzo sympatycznie było tutaj połazić i no i co, do zobaczenia w marcu, chyba tak trzeba sobie powiedzieć. Mam nadzieję. Mamy nadzieję, dzięki śliczne. Dzięki.